Cześć, z racji nadchodzących chłodnych dni jesiennych przygotujemy dwa syropy rozgrzewające. Będzie to syrop do herbaty oraz syrop cytrynowo-imbirowy. Zapraszam do oglądania. Słuchajcie, w pierwszej kolejności przygotujemy syrop do herbaty. Do jego wykonania będziemy potrzebowali 2 łyżeczki kapsułek kardamonu, 2 łyżeczki goździków, 4 gwiazdki anyżu, 4 laski cynamonu, 50 g świeżo obranego imbiru, 500 g brązowego cukru. Czas przygotowania naszego syropu do herbaty to 515 minut i wyjdzie nam z tego jedna porcja. Przepis oceniany jest jako łatwy, uruchamiam. Do pojemnika miksującego muszę teraz włożyć kilka składników. Będą to 2 łyżeczki kapsułek kardamonu, 2 łyżeczki goździków, 4 gwiazdki anyżu i 4 laski cynamonu. Dodaję 50 g świeżego obranego imbiru. I teraz wszystko będziemy rozdrabniać. 9 sekund, obroty 7. Masę muszę zgarnąć łopatką ze ścianek na dno pojemnika. Dodaję teraz 500 g brązowego cukru. I 300 g wody. Wyjmuję miarkę z pokrywy. I podczas tego kroku, który teraz będzie, dla ochrony przed pryskaniem na pokrywie muszę umieścić wkład do gotowania. Ja za chwilę to zrobię, na początek uruchomię. I gotujemy wszystko. 20 minut, obroty 2, 100 stopni. Gotowanie się zakończyło. Teraz płyn muszę przelać do innego naczynia i odstawić na całą noc, żeby naciągnął przyprawami. Jeżeli chodzi o zapach tego, co tutaj nam się gotowało, bo jak wiecie, to było otwarte, w kuchni pachnie przepięknie i to nawet wygląda. Po prostu zapach wszystkich przypraw, które były wrzucone, czuć zarówno cynamon, jak i anyż, kardamon. Także ja to przelewam tutaj do naczynia. Zobaczę jeszcze tylko, co mamy dalej. I następnie, jak nasz płyn odczeka całą noc, my wstawimy go do lodówki. Musimy go przelać przez sitko i ponownie wlać do pojemnika miksującego. Jeszcze raz go wtedy podgrzejemy, ale to może wrócimy do tego, jak już nasz syrop spędzi noc w lodówce. A teraz będziemy przygotowywać kolejny, drugi syrop. Syrop imbirowo-cytrynowy. Część składników już mamy. Za chwilę uzupełnimy to o resztę. Do przygotowania syropu imbirowo-cytrynowego będziemy potrzebowali 300 g imbiru, 5 niewoskowanych cytryn 500 g, 500 g cukru. Czas przygotowania naszego syropu imbirowo-cytrynowego to 70 minut, czyli o wiele krócej niż w przypadku poprzedniego syropu. Wyjdzie nam z tego również jedna porcja i przepis oceniany jest jako łatwy. Uruchamiam. 300 g imbiru muszę teraz umyć ze skórką, gorącą wodą, osuszyć i pokroić na kawałki i włożyć do pojemnika. Słuchajcie, ja z przyzwyczajenia obrałam imbir i takiego użyjemy. Także tylko jedynie wrzucam to do naszego urządzenia. I teraz nasz imbir będziemy rozdrabniać. 10 sekund, obroty 6. Założę miarkę i uruchamiam. Rozdrabnianie do jego końca. Zobaczę, jak to wszystko wygląda. Imbir ładnie rozdrobniony, przepięknie pachnie. Kawałki muszę zgarnąć łopatką ze ścianek na dno pojemnika. Zgarnięte.
5 niewoskowanych cytryn, 500 gramów. Muszę umyć gorącą wodą i osuszyć. Cytryny umyte, osuszone. Obieraczku do cytrusów. Należy teraz skroić cytrynę. Skroić skórkę z cytryny w paski o szerokości 2 cm, a ze środka cytryn wycisnąć sok i dodać do pojemnika miksującego. Na początek obiorę cytryny, a później będę wyciskać sok. Także obieram cytryny i skórkę przekładam do miseczki obok. Cytryna na pół i wyciskamy sok z cytryny. Jeżeli chodzi o właściwości naszego syropu, w międzyczasie poczytałam trochę w internecie o imbirze. Także imbir super się sprawdzi w czasie przeziębień. Też trochę zadziała na naszą odporność. Na kaszel. Myślę, że super będzie ten syrop teraz na ten czas, kiedy mamy jednak te przeziębienia, jakieś grypy, wszystko w koło. Rano do ciepłej herbaty, przed pójściem do pracy, czy po prostu w weekend. Możemy sobie dodać takiego syropu. Tak samo wieczorem siadamy pod kocyk z książką, robimy herbatkę, która nas rozgrzeje. Cytryny wyciśnięte i teraz skórkę i sok będę przelewała i przerzucała do naszego pojemnika, tylko uprzątnę stanowisko. Na początek wrzucam skórkę z cytryn. Jeżeli chodzi o sok, to tutaj mam taką miarkę i wyszło mi około 0,3 litra soku z cytryny. Wlewam. Dodaję 500 g cukru. I teraz dodaję 1000 g ciepłej wody. Warto zauważyć, że ta woda nie może być gorąca, bo wtedy nasza cytryna, imbir stracą swoje właściwości. Także woda może być, musi być ciepła. Ja lekko ją zagrzałam w czajniku. Tutaj pilnuję, żeby nie przelać tej ilości. I mamy 990, wystarczy. Teraz wyjmujemy miarkę z pokrywy, czyli nakładam pokrywę. Wyjmuję. Podczas następnego kroku, tutaj tak jak poprzednio, możemy nałożyć tą naszą wkład do gotowania. Jeżeli chlapy, u nas poprzednio nic nie chlapało, także tutaj też zostawiam bez tego. I gotujemy 30 minut, 100 stopni, obrot 1. Teraz musimy schłodzić syrop. Gotowanie już dobiegło końca, ja delikatnie otworzę. Bardzo ładnie to wszystko pachnie. Czyli ja teraz czekam, aż nasz syrop się schłodzi. I będziemy robić wtedy kolejne kroki. Zobaczmy, co będzie dalej. Po schłodzeniu syrop muszę przecedzić przez sitko do naczynia i przelać syrop do wyparzonych butelek i odstawić w chłodne miejsce i wtedy nasz syrop będzie gotowy. Także wrócimy do Was, jak już syrop przestygnie i będziemy go przelewać do wyparzonych butelek. Minęło kilka godzin, dla Was minęła chwila. Syrop imbirowo-cytrynowy już nam wystygł zupełnie. Mam przygotowane sitko i będziemy go teraz przecedzać. Musimy się pozbyć tego wszystkiego, co tutaj mamy, żeby został nam jedynie syrop. Jak widzicie, to jest naprawdę gęste. Także ja w ten sposób będę przecedzać syrop, a do Was wrócimy w momencie, kiedy będziemy przelewać go do butelki. Syrop przecedzony przez sitko. Mam przygotowaną wyparzoną butelkę. Przelewam teraz syrop do butelki. Resztę za chwilę przeleję do innych naczyń. I pierwszy syrop mam już przygotowany. Zamykam. I tak przygotowany syrop przetrzymujemy w lodówce. A ja biorę się za syrop numer 2. W przypadku syropu do herbaty musimy go na początek przecedzić przez sitko. Aby pozbyć się tych wszystkich większych elementów. Nasz syrop musimy ponownie wlać do misy miksera i zagotować go przez 6 minut w 100 stopniach.
początek odcedzę to wszystko, następnie przeleję do naszego Lidlo Mixa i zagotuję. W przypadku tego syropu, co na początek zauważam, że jest on znacznie gęściejszy niż syrop imbirowo-cytrynowy, to bardziej przypomina syrop, który na przykład kupujemy w aptece na jakieś tam dolegliwości. Odcisnęłam wszystko, syrop wlewam do misy naszego Lidlo Mixa. I zagotowuję go. 6 minut, 100 stopni. Nasz syrop się zagotował. Teraz musimy przelać do wyparzonych butelek i przechowywać w chłodnym miejscu. Mam przygotowaną butelkę, wyparzoną oczywiście, i przelewam syrop. My za chwilę przygotujemy herbaty. Do każdej z przygotowanych herbat dodamy łyżkę naszego syropu i damy Wam znać, co nam bardziej smakuje. Także za sekundę wracamy z podsumowaniem. Słuchajcie, czas na krótkie podsumowanie i to będzie podsumowanie smakowo-informacyjne. Mamy dwa syropy, syrop do herbaty. Mamy przygotowane dwie herbaty. Bardzo ważna sprawa, że herbata nie może być gorąca, ponieważ wrzątek potrafi zabić część właściwości leczniczych naszych ziół, przypraw, które zostały tutaj dodane. I teraz krótko, co tutaj mamy? Idzie okres jesienny, czyli okres grypowy, chorobowy, nasza odporność jest osłabiona i dlatego mamy takie przyprawy jak imbir. Działa przeciwzapalnie, antyseptycznie, wspiera układ trawienny i odpornościowy, bardzo dobrze sprawdza się podczas leczenia układu oddechowego, wspomagając leczenie i profilaktykę infekcji, wspomaga zgagę. Mamy również goździki, które mają właściwości przeciwbólowe. Następnie kardamon na dolegliwości trawienne, na przeziębienia, zwłaszcza w schorzeniach dróg oddechowych, oskrzeli oraz astmy. Następnie cytryna. Cytryna oprócz tego, że jest kwaśna i wszyscy uważają, że ma najwięcej witaminy C, ma również takie, jest bardzo dobrym źródłem beta-karotenu, witamin z grupy B, potasu, magnezu, sody i żelaza. Anyż, działania rozkurczowe, działania antybakteryjne, przeciwgrzybiczne, wspierające układ odpornościowy, wspomagające leczenie układu oddechowego, kaszel, chrypę. Następnie cynamon, przeciwzapalny, przeciwbólowy, znieczulający, wzmacniający i rozgrzewający. Słuchajcie, wszystkie te właściwości, wszystkie te przyprawy, które zostały użyte, tak naprawdę to są naturalne leki, które możemy brać na co dzień, do wieczorem, do herbaty, żeby wzmocnić nasz układ odpornościowy właśnie w takim okresie, jakim jest jesień, gdzie bardzo łatwo o przeziębienie, bardzo łatwo coś złapać. Zobaczmy, jak one smakują. Zapachy bardzo intensywne są. Od razu można powiedzieć, syrop do herbaty, pierwsze co mi się rzuca w oczy, to jest taka typowo rozgrzewająca herbatka, gdzie możemy zamówić sobie w niektórych restauracjach herbata zimowa, ona się nazywa, bardzo wyczuwalny kardamon, goździki, zwłaszcza anyż, on ma taki charakterystyczny posmak, nie wszyscy mogą go lubić, akurat ja go bardzo dobrze lubię, bardzo lubię i on bardzo przypomina w smaku, jak są takie tabletki od gardła Neoangi, one się nazywają coś takiego. Spróbujemy sobie jeszcze imbirowo-cytrynowego. Tutaj zdecydowanie przeważa cytryna w smaku, ale jest taki lekko ostrawy posmak imbiru. Słuchajcie, sezon mamy jaki mamy, warto zrobić, zwłaszcza że składniki są ogólnodostępne we wszystkich sklepach u nas. Także jak wiecie, lepiej zapobiegać niż leczyć, a wydaje mi się, że taka jedna filiżanka herbaty na koniec dnia to jest dobra opcja. Dzięki za oglądanie, róbcie we własnych zaciszach takie syropy, ponieważ są tanie, ogólnodostępne, a na pewno nawet jak nie pomogą, to i nie zaszkodzą. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, hej!